potrzebuje ta przyszłość pięciokrotnych mistrzów NBA, bo San Antonio Spurs to jest jedna z lepszych drużyn w historii NBA. Na tytuł mistrzowski w Teksasie czekają od 2014 roku. Ta przyszłość ma należeć nie tylko do Jeremiego Sochana, ale też m.in. do Wiktora Wembanyamy. Francuski koszykarz wybrany z numerem pierwszym w tegorocznym drafcie, czyli w tym naborze do najlepszej koszykarskiej ligi świata. On ma zmienić oblicze nie tylko San Antonio Spurs, ale całej ligi. Wiktor Wembanyama potwierdził swój ogromny talent także w meczu z Portland Trail Blazers. 30 punktów, 6 zbiórek, 6 asyst i 7 bloków. Najmłodszy zawodnik w historii NBA z taką linijką statystyczną. Mamy nadzieję, że Jeremy Sochan tutaj będzie odgrywał bardzo, bardzo ważną rolę. Już ponad 80 meczów rozegrał w San Antonio Spurs. Rozegrał już w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dla naszego 20-letniego reprezentanta jest to dopiero drugi sezon, ten pierwszy. Robert, ja chciałbym, żebyśmy na koniec, podsumowując to twoje spotkanie i tę relację, żebyś mi powiedział o... Właśnie, bo ja sądzę, że może problem tkwi właśnie w młodych zawodnikach, którzy są przyszłością, a którzy są czasami niedocenieni, niewystawieni do tych pierwszych lig. Niestety tutaj tak jak koszyków... Mam na myśli właśnie skoczków narciarskich, bo tak sobie myślę, czasami słyszę o tym, że może pora postawić na młodych, bo jednak tamte nazwiska już doskonale znamy. Skoki narciarskie tu są dobrym przykładem, bo to przecież nie tylko ta stara gwardia, którą już od lat obserwujemy na tych najważniejszych imprezach skoków narciarskich, czy to Igrzyska Olimpijskie, czy Mistrzostwa Świata, bo przecież z tych imprez masowo Kamil Stok, Piotr Żyła czy Dawid Kubacki przywozili medale i to z tego najcenniejszego kruszcu. Tutaj niestety ta młodzież mocno nie naciska na tych nieco już, nie chcemy nikogo oczywiście obrażać, ale weteranów naszej reprezentacji. Mamy nadzieję oczywiście na ten młody... Czy to oni powinni naciskać, czy trener powinien dawać im szansę? Gdzie tkwi problem według ciebie? Chyba tu... Czy to chodzi o szkolenia? Nieco ci nieco starsi zawodnicy, jak Kamil Stoch, jak Dawid Kubacki czy Piotr Żyła, chyba troszkę rozpieścili naszych kibiców na tej fali Adama Małysza. Te skoki narciarskie przecież były nie bez przyczyny nazywane. Nasze apetyty rosły z roku na rok, nasze apetyty rosły i oni chyba nieco rozpieścili naszych kibiców. To nie jest łatwo utrzymać się na szczycie, nie bez przyczyny. Mówi się w sporcie, że łatwiej po prostu zdobyć pierwszy raz jakiś wielki sukces, niż to trofeum obronić. I tutaj niestety możemy mieć nieco mniejsze żniwa na tych najważniejszych imprezach w skokach narciarskich, ale liczymy oczywiście na wszystkich naszych sportowców. Liczymy na Jeremiego Sochana. Miałem przyjemność być w San Antonio i tam rzeczywiście kibice w Teksasie bardzo wierzą w tego zawodnika, wierzą w naszego reprezentanta. My liczymy, że Jeremy Sochan tak samo dobrze jak w San Antonio Spurs będzie prezentował się w naszej reprezentacji, bo przecież przed nami kwalifikacje olimpijskie. Biało-czerwoni cały czas mają szansę na to, polscy koszykarze na to, by zagrać na Igrzyskach Olimpijskich. Z Jeremym Sochanem w składzie będzie nam na pewno zdecydowanie łatwiej. I znowu bardzo wierzymy w jego sukces. Dziękuję ci bardzo za te garść informacji sportowych, które budzą, mam nadzieję, u państwa pozytywne emocje. Kończymy ten serwis, kolejny już o 22:00. Zapraszam i do zobaczenia. Sponsorem programu jest firma Reuter, producent pastylek Collagen Cito. Kolagen na kości, stawy, cerę. Wędrujące z nad Atlantyku pochmurne fronty, a wraz z nimi napływające do nas ciepłe masy powietrza, spowodują, że w nocy, o mrozie nie ma mowy, najcieplej od Łodzi po Wrocław, tam na termometrach nawet 7 stopni. Na pozostałym obszarze od 3 do 6 i wciąż chwilami tu i ówdzie silniejszy wiatr. Opady deszczu głównie w województwach północnych i zachodnich, a także częściowo centralnych. Na Kujawach, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej lokalnie może padać deszcz ze śniegiem. Najwięcej przejaśnień na południu kraju, a od Lubelszczyzny po Podkarpacie, Małopolskę i Górny Śląsk padać nie powinno. W sobotę na Pomorzu i Wybrzeżu zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu, gdzieniegdzie możliwy deszcz ze śniegiem, głównie w południowej części regionu. Maksymalnie od 5 do 7 stopni. Nadal porywisty wiatr. W Lubuskiem, Wielkopolskiem i Kujawsko-Pomorskiem sporo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Przejściowo może też padać deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 6 do 8 stopni, ale odczucie chłodu zwiększy silny wiatr. W porywach do 55 km na godzinę. Na Śląsku i Opolszczyźnie dzień pochmurny z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu.
Temperatura od 6 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej, gdzie szybko zacznie się ochładzać, do 8-9 na pozostałym obszarze. Jednak przez porywisty wiatr w odczuciu dużo zimniej. W Małopolskim, Świętokrzyskim i Podkarpackim w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, a na północy większe. I tu od czasu do czasu popada deszcz. Na południu i w górach sucho, ale tam silny, porywisty wiatr. W Tatrach porywy do 90 km na godzinę, a na nizinach do 60. Temperatura od 5 stopni na Podhalu do 10 w Tarnowie i Nowym Sączu. Łódzkie, mazowieckie, lubelskie, tutaj dzień wietrzny, pochmurny. W wielu miejscach przelotne opady deszczu, ale możliwe też chwilami opady mieszane. Głównie w północnej części Mazowsza. Temperatura najwyższa w pierwszej połowie dnia 7-8 stopni. W warmińsko-mazurskim i podlaskiem zachmurzenie duże, przelotny deszcz, okresami możliwy również deszcz ze śniegiem oraz porywisty wiatr. Temperatura najwyższa do południa 4-7 stopni, ale później zacznie spadać. W niedzielę, w Sylwestra, poprawa pogody. Na przeważającym obszarze przeplatanka słońca i chmur, a niewielki przelotny deszcz jedynie na Pomorzu i Wybrzeżu oraz gdzieniegdzie w rejonach górskich. Od zachodu wejdzie pochmurny front, jednak opady pojawią się raczej dopiero w drugiej części dnia. Poza tym będzie to ciepła końcówka roku. Na termometrach w prognozach od 3 do 8 stopni. W nowy rok też ciepło, ale deszczowo. A w kolejnych dniach mroźna i śnieżna zima. Sponsorem programu była firma Reuter, producent pastylek Collagen Cito. Kolagen na kości, stawy, cerę. Boże Narodzenie to czas, który jednoczy nas wszystkich. To za sprawą Was, drodzy widzowie i reklamodawcy, zebraliśmy środki, które w całości przeznaczyliśmy.